niecodziennym dla nas miejscu. Tym razem spotykamy się w wieży naszego lotniska, na którym dzisiaj możemy się pochwalić zakończeniem działań związanych z inwestycją oświetlenia lotniska i z finalizacją procedur związanych z uruchomieniem tegoż oświetlenia. Dla nas, jako dla miasta, z jednej strony właściciela spółki, właściciela tego lotniska, z drugiej strony też instytucji, która bezpośrednio zainteresowana jest rozwojem tej tutaj obecnej infrastruktury, chciałbym powiedzieć, że no, bardzo się cieszę, że ruszamy z tymi działaniami do przodu, że jest to też jedno z kilku działań, które planujemy do realizacji na terenie lotniska. Po pierwsze, tak jak mówimy, to jest teraz oświetlenie, ale dalsze prace to z jednej strony strategia rozwoju lotniska, to kwestia budowy chociażby stacji tankowania paliw, a zwracam uwagę, że docelowo, mam nadzieję, mamy tu wszyscy nadzieję, tak jak zarówno pracownicy lotniska, jak i przedstawiciele władz miasta, na to, że to lotnisko przyczyni się również do rozwoju przedsiębiorstw tu funkcjonujących w mieście, do poprawy również statusu Mielca jako jednego z centrów gospodarczych, centrów rozwoju województwa podkarpackiego. Widok świadczą podejścia w stronę wschodniej na kierunku 2.7. Jak Państwo widzicie, tutaj mamy uproszczony system podejścia, ten krzyż, światła progu i światła papi z lewej strony. Oczywiście światła krawędziowe pasa startowego i oczywiście koniec też jest oznaczony, dlatego żeby pilot wiedział, ile mu zostało jeszcze do końca drogi startowej. Jak to wygląda dokładnie? To jest właśnie tutaj mamy końcówkę pasa z drugiego kierunku. Jak Państwo widzicie, część świateł w momencie, kiedy samolot wyląduje, na początku pasa mamy światła krawędziowe w kolorze białym, ale w momencie, gdy samolot zbliża się do końca pasa, światła zmieniają kolor na czerwony, pomarańczowy w zasadzie, mówiąc pilotowi o tym, że niedługo będzie koniec pasa i on ma jeszcze w stanie wtedy, jest w stanie podjąć decyzję, czy kontynuować lądowanie, czy na przykład odejść na drugi prąd, jeżeli taka jest potrzeba. Te światła, które widzimy tutaj z tej strony, to są światła ulicy Koputa. A tu mamy widok od strony północno-wschodniej, z dość dużej wysokości, czyli mówiąc krótko, pas podejścia, plombi końcowe, krawędziowe pasa, papi i oczywiście specjalna strefa ekonomiczna, tu mamy PZL, tu gdzieś mamy wieżę. No już widzę, pomału widzę światła, już się włączają, tak? Dobrze. Jeszcze potrzebujemy podejście 2.7, zależy jaki wiatr dzisiaj, nie? 2.7. Labana na 2.7, podejście na 2.7. Tylko że w tym momencie jest włączone podejście na 0.9, czyli to się nie zaświeci. Dobra, czyli trzeba podejście też trójeczka, tak? Możemy włączyć na piątkę, zobaczymy, jaka jest różnica między trójką a piątką. To przegrzał, tak?